Witajcie, tutaj znajdujemy się na polu, przyjeżdżam obok pola z poplonem, tak wygląda słonecznik z kukurydzą i owsem, ale nie o tym dzisiejszy film. W dzisiejszym filmie będzie coś z akcji kukurydzianej, mianowicie jadę do sąsiada z pomocą w umijaniu kiszonki z kukurydzy, zagęszczaniu tego materiału. To jest już moje stanowisko od X lat, od tego pamiętam. Niestety zawsze to na mnie spada ugniatanie i zawsze to ja się tym zajmowałem. Troszeczkę już doświadczenia mam. U siebie wam nie pokażę, ale tutaj postaram wam się troszeczkę omówić jeden fajny trik przede wszystkim, pozwalający fajnie wyprowadzić pryzmę, żeby ona była w sposób bezpieczny i sąsiad, także zaczynamy akcję, teraz ciągóweczka i lecimy z vlogiem. Trzymało się w ryzach, dlatego na początku tak na boki
gdzie jest, tej podstawy, która nam będzie trzymać całość. Także teraz już troszeczkę trzeba zmienić technikę, bo błędem jest cały czas jazda na pałę z rodu przodu. Raz do przodu, raz do tyłu, już ugniatamy, już jest ok, bo rozciągnęliśmy. No nie, no tutaj trzeba już przystąpić do formowania pryzmy, bo jak tak będziemy robić tylko sru, no to będzie także na środku górka i po brzegach boki. I się okaże, że jak już ona ma metr wysokości, to już jest niebezpiecznie po niej jeździć, bo się ciągnik przechyla, zsuwa, ciągnik czy też manewarka, ogólnie maszyna do ugniatania. Dlatego też teraz robi się inaczej. Troszeczkę się walimy głęboko, łychem, już się wszystko nam rozsuwa na boki. I o to chodzi, żeby robić odwrotną sytuację. Na środku ma być niżej, po bokach ma być wyżej. Wtedy to jest główna zasada. Jak tak zrobimy, to już mamy pewność, że do końca, ile by tego towaru nie było, będziemy jeździć bezpiecznie. Wtedy on będzie nam się ciągnął, przechylał, właśnie ta maszyna ugniatająca. Przechylać się będzie do środka, będziemy czuć się pewnie, że nie spadniemy, nie zsuniemy się z wysokich dróg. Może jeszcze jest nisko, może tutaj jest żadne ryzyko jazdy przy boku, ale uwierzcie, że jeżeli jest już metr wysokości, jeszcze tak jak ta pryzma jest dosyć wąska, no to później będzie nieciekawe. Także ja wam gorąco radzę właśnie w taki sposób robić wtedy. Wtedy no nie będziecie patrzeć kiedy koniec, bo już ja nie mam jak jeździć, tylko mam jeden ślad, którym mogę przejechać i rozgarnąć. A jeszcze dobrze jak jest miejsce, gdzie jest poprzek ugniatać, a jeżeli nie ma możliwości w poprzek, no to wtedy mamy kiszkę jak to zagęścić. No. Właśnie tą techniką ja już ugniatam x lat, można powiedzieć, od ponad 10. Jeszcze ani razu nie leżałem. A tych hektarów mówię wam, że jeszcze posiło się z własnym odwozem, wtedy no wiadomo trzeba było zaplecować sobie u innych, żeby nam to mogli wozić. No to wtedy też się najeździłem i tych pryzm troszeczkę narobiłem. Także podkreślam, bezpieczeństwo przede wszystkim. To za bezpieczną pracę. Jako żeby podtrzymać trochę merytorykę moich filmów, chciałbym pokazać, że tutaj jak widać nasieczka jest jeszcze mocno zielona, a dzisiaj mamy 7 września, także osoby, które pod filmem odnośnie kiedy nosić pogodycę wspominały, że lepszym momentem byłoby przed 10 niż po 20 zbierać kukurydzę. No to patrzcie, według mnie tutaj śmiało to jeszcze tydzień mogłoby powstać, ziarno by troszeczkę nabrało mocy, że tak się wydarzy, bo bardziej było dojrzałe, a sucha masa też nie byłaby jakoś tam krytycznie zawyżona. 40% na pewno za tydzień nie złapie. Jest to wszystko zieloniutkie, to intensywnie ma zapach. Także no spójrzcie, różne regiony różnie to dojrzewa. Jeżeli liść jest na kolbie jeszcze zielony, to nie ma wcale co mówić o koszeniu. W tym roku kukurydza odrzuciła te dolne liście w czasie suszy i dlatego one są żółte i może zgodne wrażenie dawać, że ona jest sucha, dojrzała, jednakże jeszcze
oczków podgabnianie. Chcę wam w tym podsumowaniu pokazać, jak wygląda przegryw pryzmy w moim wykonaniu. Tak jak zwróćcie uwagę, nie ma na środku górki, ona ma przekroju, nie jest to tacek, ona w przekroju ma kształt trapezu. Czyli tutaj spokojnie jeszcze można byłoby walić, praktycznie można byłoby na tą jedną zmieścić cały obszar. Jednakże wspominam, dlaczego lepiej na dwa. Po pierwsze, obiekt na dwie pryzmy było to robić. No ktoś powie, no wszystko byśmy to zmieścili, po co plac marnować. Ale raz, jak wspominałem, chodzi o organizację pracy, że możemy sobie na spokojnie wszystko rozgarnąć, dokładnie po kolei zagęścić na spokojnie, jest czas, ciągniki nie czekają, nie grzebią się na kopcu. No i druga kwestia, jeśli chodzi o wybieranie, zawsze lepiej jak szybciej tą ścianę się skarmia, niż mieć jedną dużą i ona będzie się grzać. Także tutaj, no, jeżeli nie ma się większego, pokaźnego stada, to lepiej zrobić troszeczkę niżej. Tutaj pokażę wam inne pryzmy już wybierane. Tutaj z kukurydzy czy z siodomieszonki od sąsiada. I to mi się bardzo podoba, że nie są robione wielkie,